Pani marszałek, Wysoki Senacie, mój czcigodny przedmówca był łaskaw sformułować tezę, do której trzeba się odnieść, że projekt tej uchwały jest w jakimś sensie dowodem bezsilności Senatu. Powiem więcej, tak, on jest dowodem bezsilności tej większości Polaków, która od 5 lat jest przez państwa obrażana, nie tylko w mediach publicznych, ale także w praktyce życia codziennego. Tak, jest to przejaw naszej bezsilności, ale w tych dniach, w których nie tylko kiedy telewizja publiczna, ale kiedy cały system polityczny na każdym kroku daje nam do zrozumienia, że po waszej stronie jest siła, a po naszej stronie tylko większość Polaków. Po naszej stronie jest waszym zdaniem tylko ta większość Polaków, która w żadnych wyborach od 15 roku, poza wyborami prezydenckimi, nie opowiedziała się w większości za Prawem i Sprawiedliwością. Ale wtedy, kiedy z tej bezsilności zdaję sobie sprawę, przypominam sobie słowa Wacława Havla z jego słynnego eseju o sile bezsilnych. I tak, dzisiaj także tej naszej bezsilności siły jest pan, panie senatorze, i pana koledzy świadkami, bo póki co jeszcze nie zabraliście nam głosu. Ale przecież w pana wypowiedzi było, poza tym kultem siły, który akurat panu najmniej w tym ugrupowaniu przystoi, ale do którego już jesteśmy przyzwyczajeni, ale były też wątki, do których warto się odnieść. Słusznie pan, panie senatorze, powiedział, że praktyka ostatnich 20 lat jest praktyką upolityczniania mediów publicznych. I nie sposób się nie zgodzić z tym i nie sposób też nie powiedzieć, że także te siły polityczne inne od Prawa i Sprawiedliwości, które dominowały w telewizji publicznej w różnych okresach jej działalności, wykorzystywały tę telewizję do celów publicznych. Nie sposób się nie zgodzić z tą tezą, panie senatorze. Problem polega tylko jednak po pierwsze na skali tego zaangażowania, a po drugie na istocie tego zaangażowania. Czym innym bowiem jest przychylność telewizji publicznej dla rządzących. Otwartość na pokazywanie inicjatyw rządu od jak najlepszej strony. Tak było i trzeba to uczciwie powiedzieć przy każdym rządzie, który miał wpływ na telewizję publiczną. Nie przy każdym miało to tak ordynarny charakter jak w tym przypadku, ale zasada zgoda. Otwartości na rząd większą niż na opozycję. Jednak, panie senatorze, i łatwo to udowodnię, praktyka ostatnich 20 lat nie była praktyką z ohydzania i dehumanizowania swoich przeciwników politycznych. A jak raz zdarzył się przypadek wyjątkowego, haniebnego ataku na świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego u progu ich nowego rozdziału, jakim było Prawo i Sprawiedliwość, gdy w 2001 roku telewizja publiczna opublikowała tak zwany dramat w 3 aktach, to wszyscy, także liberalni dziennikarze, nominowali autorów tej haniebnej publikacji do hien dziennikarskich roku. I solidarność wobec haniebnego i plugawego ataku była powszechna. Dzisiaj, panie senatorze, ja pamiętam dzień, w którym niezwykle zaangażowany w sprawy swojego kościoła kapłan katolicki był poniewierany na antenie telewizji publicznej tylko dlatego, że podstępnie nagrany w tej restauracji Sowa i Przyjaciele wyrażał poglądy polityczne inne niż obecna władza. I uważano, że podstępnie nagranego nielegalnie kapłana kościoła można przez cały dzień poniewierać w telewizji publicznej. Podczas gdy kiedy parę miesięcy później z tych samych nagrań, w tej samej restauracji mogliśmy się dowiedzieć, co Mateusz Morawiecki, obecny premier dobrej zmiany, w czasach, gdy zajmował się przekazywaniem polskiego sektora bankowego w obce ręce i był tego beneficjentem, sądził o klientach zagranicznych banków, które najpierw oddawane obcemu kapitałowi, później pod wodzą Mateusza Morawieckiego w tych nagraniach. Wiemy, jak traktowali ci obcy bankierzy nas Polaków, jak Mateusz Morawiecki wtedy na usługach obcego kapitału śmieje się, jak Polacy mogą być tak głupi, by kupować propagandę. Tej prawdy o premierze ta sama telewizja, która mogła poniewierać kapłana katolickiego nagraniami nielegalnymi, nie pokazała swoim widzom. I tu widzimy różnicę. Różnicę nie tyle w rzeczywiście niefajnym i zdarzającym się każdym rządom
nadmiernym otwieraniu się na argumenty obozu rządzowego, a poniewieraniem, dehumanizowaniem, odbieraniem czystych intencji przeciwnikom politycznym. I jest jeszcze jeden wymiar, na który pan, panie senatorze, także powinien zwrócić uwagę. Bowiem nie sposób, i tu się z całą pewnością zgodzimy, nie sposób nie powiedzieć, że w wymiarze, abstrahując od polityki informacyjnej, w wymiarze, nazwijmy to, ideowym, telewizja publiczna lat 90. czy 2000. była wychylona w stronę lewicowo-liberalną. I nikt uczciwy tego faktu nie może zakwestionować. Mówię teraz o afirmacji pewnych wartości. Tym niemniej jednak w tym czasie, czego także pana, panie senatorze, przykład dowodzi, osoby o odmiennym światopoglądzie miały możliwość nie tylko występowania w telewizji publicznej jako goście, ale mieli możliwość także prowadzenia swoich programów i adresowania swojej oferty do ludzi podzielających ich światopogląd. Mówię teraz, abstrahuję kompletnie od sporów partyjnych. Dzisiaj w telewizji publicznej Polaków utożsamiających się z liberalną, lewicową wizją świata, nie tylko w wymiarze polityki informacyjnej, ale w wymiarze polityki kulturalnej tej telewizji, historycznej tej telewizji, ci wyborcy, a ich jest bardzo, bardzo wielu, nie znajdą oferty skierowanej dla siebie. I to jest także problem przegięcia ideologicznego tej telewizji, która, abstrahując, powtórzę to, od wymiaru partyjnego sporu, w Polsce także stała się narzędziem tylko jednej opcji ideologicznej, a dla drugiej opcji nie zastawiając żadnego okienka, bo proszę mi wierzyć, że nikt przy zdrowych zmysłach pani Ogórek nie traktuje jako przedstawicielki lewicowego myślenia w mediach publicznych. Tak więc, rozumiejąc potrzebę dyskusji nad tym, w jaki sposób politycy powinni mieć jak najmniejszy wpływ na telewizję publiczną, nie możemy nie zauważyć, że telewizja publiczna w Polsce po roku 2015 stała się narzędziem propagandy politycznej i propagandy ideologicznej, która nie służy tyle promocji określonej idei, a przede wszystkim destrukcji i zohydzeniu idei i polityków przeciwnych. I to jest to, co tak naprawdę boli. I to jest to, panie senatorze, że bardzo wielu ludzi, czy w czasie kampanii wyborczej, czy po niej, z którymi się spotykałem, z moimi wyborcami, mówiło mi, i proszę mi wierzyć, że ten argument powtarzał się wielokroć, mówiło mi, że czuję się upokorzonych stylem propagandy telewizji publicznej. I mówiły to także, mówili to także ludzie, którzy w wymiarze światopoglądowym są bliżsi obozowi obecnej władzy niż obozowi obecnej opozycji. I ta refleksja, czy na pewno język, którym posługuje się telewizja publiczna i ten styl debaty, który promuje telewizja publiczna, jest dla naszego życia politycznego zdrowy, do tej debaty zapraszam wszystkich, także tych, którzy mają uzasadnione pretensje do tego, jak wyglądał rynek medialny przed 15 rokiem. Ale z całą pewnością ten model polityki, który dzisiaj informacyjnej, ideowej, ten rodzaj, mówię to w gigantycznym cudzysłowiu, etyki dziennikarskiej, jaki dziś prezentowany jest w telewizji publicznej, to jest psucie polskiej demokracji. To jest psucie dialogu politycznego w naszym kraju. I dlatego mam nadzieję, że ta uchwała, która jest przejawem siły bezsilnych, będzie także jaskółką tego, że w Polsce nastąpi prawdziwa, dobra zmiana, także w wymiarze mediów publicznych. Ale przecież nie tylko w tej sprawie chcemy w Polsce zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo.